pojawiły się gołębie. Na razie. Na razie jest 2, 4, 6 sztuk. Która jest godzina? Jasiu, która godzina? Nie wiem, gdzieś koło pierwszej. Ja się idę. Popatrzmy tu. Ja się idę, 2, 4, 6. Kurde, a jak szybko. Ale szybko, no. Jest pierwszy, wchodzi, zaraz zobaczymy. Odbił się Wojtek pierwszy. To ten miś tego z kopowskiego kontyngentu. Pierwszy gołąb. Następna grupa. O, to się teraz nam udało, nie? Kurde, 12.36, 7.30, wypuszczący z wiatrem miały cały czas. Wojtek Kusiński. Czekamy, jeden już wszedł. Teraz kolejne będą zaraz wchodzić. Tu na bieżąco widzimy. Tu mamy po prostu komputer bezpośrednio, nie obserwujemy przez internet, tylko od razu. Ale szybciutko przyszły. Zobaczmy, wszystko zamilkło, orkiestra zamilkła. Hodowcy. Ci, co przed chwilą przyjechali, to mają szczęście. Właśnie między innymi kolega Andrzej Wiosna z żoną, to dopiero co przyjechali, ma możliwość oglądać. O, popatrzmy. No, Mariusz, drugie miejsce. Kantorowicz Tomasz, trzecie. Tipsów, te czwarte. Palarski Dominik, piąte. Szósta, Artur Pawelec. Artreo, Pidzią Polska. Zborowski, Jacek, Warmiński, Asi. Gołębie odrzucone. Tu gratulujemy. Trzy sztuki jeszcze są na zewnątrz. Właściwie dwie, bo tamten jeden... Borisz Mateusz, 11 miejsce. 12 Zięba Dominik. 12 i fajna. Zaczyna padać, ale mamy pierwsze już 12 sztuk. Ten ostatni to nie jest stąd chyba. Jasiu, ten ostatni, ten na pewno. Ten, co nam tu, jak ty mówi, Jasiu, krew. Który? 1014. Szybkość? No. Będzie szybko. 9, 2. Jaka szybkość jest? Kurwa, będzie chyba. Czyli mamy, czyli gratulujemy wszystkim, którzy tutaj znaleźli swoje gołębie. Wojtek, co to jest za Wojtek? Wojtek, co to jest? Wojtek, kto to jest? Wojtek Kusiński. Kusiński, oddział 0281. Jeden, tak. Kolega, a Dariusz? Dariusz to jest kolega z Mielca, z tego co kojarzę, Dariusz. A Kantorowicz Tomasz to jest tutaj od nas z oddziału, kolega. No i Tim Sufner, no to czekaj, tutaj. Czekaj, a Dariusz to nie jest ten sam, co we wspólnym gołębniku w Czersku miał? Nie. To jest też tam miał Dariusz. A nie, on jest nie Lorbiec. Nie wiem, nie znam nazwiska. Czyli gratulujemy. Mamy dwa. W jakiej kondycji? W jakiej kondycji? Proszę pana nie kląć tu. To się nagrywa wszystko. Ja mówię, dobrze, idziemy na drinka. Ja to słowo też słyszałem. I cisza. Nic, gratulujemy. Idziemy czekać na kolejne ptaki. Jest 13 gołąb, tak? Przyszedł. Gołębie te, tak jak policzyliśmy, szybko mają bardzo dobrą prędkość. 5 godzin zrobiły ten dystans. O, i już słyszymy. Tutaj przylot gołębi obserwowaliśmy właśnie wspólnie z kolegą, którego poznaliśmy i widzieliśmy, mieliśmy możliwość tutaj rozmawiać i z nim i jego gołębie obserwować, jak przylatują na wspólnym gołębiu w Czesku. Powiedz, z jakiego oddziału jesteś? To jest Myślenic, tak? Nie. 017 to jest oddział Andrychów. Andrychów. Koło Wadowic. Tak. Czyli mamy, jak się nazywa, kolegę, który tutaj ma też gołębie, ile tu miałeś? Tak, tutaj ja dałem 5, mam 2 są na locie. Na locie. A na razie jeszcze nie przyleciał, ale tam w Czersku to twoje gołębie się bardzo dobrze spisały. Tak, miałem Asa, wygrałem Asa, miałem drugą drużynę, zaraz po Jaśku Bochęciaku i 3 były w pierwszej 20. To jeszcze tylko przypomnij mi nazwisko. Babiński Mariusz. Tak, kolega, ale ty miałeś tam drużyn więcej, bo ja pamiętam, tam było chyba bodajże tam były spółki, gołębie, spółki tak, chyba wpisane, tak, spółki były jako spółki były. A tutaj nie, tutaj są gołębie. Tutaj są tylko moje. Tylko twoje. Tak. Dobrze, to gratulujemy. Dziękuję. Popatrzmy, tutaj 13 gołębi przyleciało, chyba teraz jeszcze 14 nawet dolecia. Pójdziemy zobaczyć tego gołębia. No, popatrzymy sobie. Nie, 13. Wierzbicki Jarosław to był ten ostatni gołąb. Kolega Wierzbicki to jest tam oddział gdzieś w okolicach Krosna Odrzańskiego bodajże. Tak, dobrze. Czekamy, popatrzmy, troszeczkę w międzyczasie nam tu pada. Czekamy wspólnie ze Zbyszkiem, z innymi kolegami. Kolega Sufner odbierał, jak się nazywa, nagrodę. Gratulujemy. Przyjechał razem z bratem, tak? Tak, tak. No, to widzieliśmy. Ale jeden odebrał tylko, a tam był wpisany cały chyba Team Sufner, czy nie? Tak, tak, tak. No to jako trzej latujemy. Ojciec w pracy. Tak. Dobrze. Wspólnie tutaj więc czekamy dalej na przylot gołębi.
Widzimy, że takie zbiegowisko nam się zrobiło. Koledzy macają klasycznie te gołębie. Zobaczcie, czy mają pirojady, czy nie. Pieczątki mają. Mają pieczątki. Dwa są. Pirojady są. No, dwa są. No, ja się także gratuluję. Tutaj popatrzmy, nie żartuję, ale tak poważnie. To są gołębie. Pokaż pieczątki. Pierwszy? Tak, to jest pierwszy. Pokażmy numer tego gołębia. Nie wiem, jak na wszystko to dobiegło. 281. 91-40. Tu jest drugi, Krzysiu. Tu jest drugi gołąbek. 43. 0-0, popatrzcie też. Masz tego drugiego? 39-21, trzeci. No. Także tym kolegom gratulujemy. To jest od nas. Pomacajcie się. Nie skrzydła. Samic, samica to jest? Samic. To jest samic. Samiczka. Druga. Pierwszy będzie samczyk i drugi chyba też samczyk. To w ogóle dwa samczyki. Ten jest Pudzianowski. Rodowody masz do nich, czy koledzy dopiero dostarczą? Pudzianowski. Zobaczymy. I mostek krzywy, patrz. Mostek krzywy widzisz, no i co? A, mostek krzywy, no, jak rady zabił. Ale mówię tym fanatykom niektórym, bo co pierdolę głupoty takie, wiesz, nie? Słownictwo muszę dobierać troszeczkę lepsze, na wyższym poziomie, także... Mostek mu przeszkodzi. Nie, żartuję, ale zobaczmy, tak wyglądają, pokażmy jeszcze raz. Bo on mostkiem leci, kurde, nie? Trzy zwycięskie gołębie. O, mamy piecząteczka, to co wczoraj widzieliśmy podczas koszowania. Jest gołąb, naprawdę... Ty jesteś właścicielem tego? Nie, nie, no patrz, myślałem, że właściciel, kurczę, to też się pojawia. A czyściutkie, czyściutkie. Gdzie reszta? Gdzie reszta? Przylecą, przylecą, spokojnie. Także gratulujemy jeszcze raz wszystkim kolegom. Pokażmy, koledze, no Wojtek, Dariusz i Kantorowicz Tomasz. Także. Tim Sufner, Palarski, Paweł Edzartur, Andrzej Pidzią Polska, Smorawski Jacek, Warmiński Jacek, Gołębie Odrzutowe. Foryż, Mateusz, Zięba, Dominik, Wierzbicki, Jarosław. Na tym koniec. No, dobrze, na szczęście pogoda. Mamy dwa kolejne gołąbki z góry, ładnie nam zjeżdżają, pięknie. Tam widzimy, znaczy nie wiem, czy widać, ale my tu widzimy lekko takie czarne punkty, poczekamy. Ten z tym mostkiem krzywym, już daj spokój gołębiowi z góry. Nie, bo się, bo nieraz mówiłem, że to nie ma znaczenia, nie? To jest drugi czy trzeci? Trzeci, to jest trzeci. Jasiu, ty pilnuj tych, Jasiu, Jan! Pilnuj tych gołębi, bo tutaj wiesz już. Pilnuj, bo wiesz. Jak wylecą im z ręki, to myślę, że polecą do gołębi. A jak jastrząb przychodzi? Gdzie są te gołębie? Nie ma. Mamy tutaj dwa jeszcze w powietrzu ładnie. Krążą, krążą. 420 km. 432. 35. 5, no. Dokładnie. No bardzo szybko ta czołówka przyleciała. Podejrzewam, że gdzieś około 1400 będzie prędkość. Jeszcze nie ma co podejrzewać, to można policzyć. Nie? No wiem, ale nie miałem jeszcze na to czasu. Patrzymy, patrzymy. Nie, tutaj, ja powiem tak, że tak mniej więcej. Kalkulator. Ten, ja powiem tak, tutaj właśnie na wspólnym gąbniku Giewon, co jest bardzo ciekawe, bo to trzeci rok, czy czwarty, trzeci rok. Trzeci. Zawsze to jest miła atmosfera, no dzisiaj troszeczkę mniej osób jest, bo w zeszłym roku, jak sobie przypomniemy, ale atmosfera latach, równie miła. Oczywiście, atmosfery tutaj nigdy nie można odmówić. O, siadł już jeden. Tak, czekam. A tamten taki, co nam tu psuje krew? Tutaj też. Nie, też, ten jest krew nam psuł, gdzieś odszedł. Gdzieś odszedł. O, to już mamy spokój wtedy. Obserwował. Nie będzie nam psuł. Czekał na kolegów. Albo na koleżanę. Ja myślę, że tak ten drugi wariant będzie ten. Bo ja bym czekał na te koleżanki raczej. O. Siedzi, siedzi, nie chce wejść na razie, a ten krąży, krąży. Czekamy, czekamy. O. Cisza, każdy teraz tutaj z osób, które są. Mogło być 530, bo by liczą. Dociągnąłby to, no i? No tam się mówi. Zbyszek, zobaczmy, wcale dużo gołębi. Jasiek jest tak zestresowany, bo przypomnijmy, poszło 440. O, następny, sześć. Gdzie? Sześć, a, jo. O. Jo, widzimy. O. No nie, trzy następne wyżej. Nad nimi. Trzy. Kurde się. Co? Coraz więcej tych gołębi się pojawia. Siedem sztuk, tak. Krążą, krążą. A zobaczmy, jak w górach jest pogoda. Mgła jest nad tymi lasami, widzimy nad szczytami gór. My w takiej nietce jesteśmy. Już jeszcze się cieszę teraz, już widzi więcej. Tutaj mi z pola widzenia zginął kolega Paweł Sławek z gołębi odrzutowych. Co się z nim stało? Świętować poszedł, nie? Tak, świętuje. Tak. O, właśnie, o.
Zobaczmy, to stado gołębi pomału ląduje. To jest Rimas, Mirosław, 14 gołąb. Gość Mateusz, 15. Kochu Adrian, 16. Patrzymy, tutaj kilka jeszcze sztuk lata. 2, 4, 6, 7 sztuk. 3 są na dachu. 10, czyli jakieś jeszcze 10. Murański ma 17 gołąb. Dolatują. Tu Murański chyba jest kolega, nie? Tak, gratulujemy. O, tam są, o, razem z Kazimierzem. O, tu są te gołębie. I co chwilę jakieś dochodzą, zobaczmy. Było 7 w powietrzu, teraz jest ich chyba już więcej. Co tam się dzieje? Szpak jakiś jest, widzę. Team Małopolska, gość Mateusz, kolejny gołąb. No, spokojnie. Ale wiesz, i po jakim gdzie? Po jakim gołębiu? To jest po tej samej parze, co w tamtym roku był przez 4 loty asem. To taki zgiełk, wszyscy liczą teraz. Za chwilę porozmawiamy, przepraszam. Ale dobrze, nie ma problemu. 21. Tylko wiesz, byśmy prosili, żeby jeszcze szło porozmawiać. Normalnie na ludzi. Czekamy, mamy 19 gołębi, mamy odbitnie. I w powietrzu około 20. W powietrzu jest 20. 20 kilka. O, i następna grupa jeszcze przyszła. Nie no, Jasiek, będzie dobrze. Już możesz się wyluzować tak trochę, wiesz. Czekamy, które się odbiją. Zobaczmy, takie statko, słuchaj, sobie krąży. Oj, tam jeszcze, o, coraz większe, więcej tych gołębi się pojawia. Czasem stają na antenę i się pytają. Czy to idzie do? Na razie jest 19, jeszcze się nie zrobiło. 20 zasadni, Grodny Andrzej, GP Overshine, gołębie odrzutowe Blechaczyk Sławomir, Sobczak Tadeusz, Paloma Polska, Hołu Adrian, KHG, Stanów Piotr, 23. Jest Pątkowski Mirosław, 30. Pierwszy. Ale tu całe stado jeszcze lata, zobaczmy. 20 sztuk ponad jeszcze. Żywiec Bogusław. Mamy co oglądać. Guc, Nicole Dewert. Nie, genia jest, ale genii nie ma tutaj akurat. Słowacki, Jacek, 35. Cicho! Orzeł! 36. Sobczak Tadeusz, 37. I cała grupa tam z 20 sztuk jeszcze też. Gola Waldemar, 38. Cały czas te gołębie, przepraszam, wychodzą. GPG Overshine. Paweł Zartur, 40. Ja to on już odjechał. Gdzie to kolega odebrał, przypomnijmy, kolega Sufner odebrał nagrodę, widzieliśmy go. Ten sam gąb przeciął teraz, który był czwarty. Tak. Gratulujemy. A z jakich to jest gołębi? Paweł, kolejny, Sobczak Tadeusz, Pożoga Bajduś, Kajdzik Tomasz, Bittner, Arkadiusz. 44 sztuki. 40. Hania, 45. Timelist, 46. Leszczyński Krzysztof, 47. Tu w powietrzu jeden jest. Dwa. Bogucki. Cały czas dochodzą, to jest fajne. Na dachu jeszcze 2, 4. Tam 1, 6, 10 gołębi jeszcze w powietrzu. 48. 46. Bogucki, 48. Szpaka mamy takiego chyba. Kruch Władysław, 49. Tim Sufner, 50. Przybylak Zenon. Kubicki, 52. Guz Jełgieni, 53. Marleka Sebastian, 54. Nicole Demer, 55.
zasadnie 56. Oj, grupa jest też 10 sztuk. 9. Kurde, jakie wy macie zdolności, szybko liczycie. Bo my jeszcze widzimy. O Jezus. Tak. Tak, bo jest za dużo aspartamu, ma sesu. Kucja, Kenii, 57. Ale się złożył. Ale zajęło. Nic nie wycinamy. Nic. Oj, to są dobrze, fajnie. Dzięki temu już zobaczmy, od pewnego czasu siedzimy, cały czas tutaj stoimy. 10-12 minut już od ta. O tutaj całe stado lata. Zobaczmy tutaj wszyscy, kurde. Kostoszy, Stępień, Adrian. Team Warka. Greg Team, Berbek, Sasiński, Szklarz, Marian. Co cała Paweł. Tajdzik, Tomasz. Palarski, Dominik. 68 głębi mamy bitych, czyli to jest jeszcze mało, bo 45 głębi poszło, czyli ciągle. Kantorowicz, Tomasz, 69, Gudzi, Ogieni, 70. Lub poleżeć. Zależy od tego. Tak. Gudzi, Ogieni, Kantorowicz. Mamy na tym moment 71 głębi. Jeden, który czeka na wejście tam. A jeszcze w powietrzu jest jeden. Cały czas tutaj dolotują jakieś ptaki. Czyli mamy, zbliżamy się pomału do 15-20%, tak? Gdzie los to my? Dwa tam w powietrzu. Jest 72 kozi noga. Ładny białolocik zaraz. Ciemny. Szczepaniec TM. Warmiński. Ciekawostka, to byliśmy, od drugiej się spodziewaliśmy, a Genia, którego tutaj się głębiej też pojawiają, no nie ma go. Pojechał coś załatwiać, myślał, że około drugiej. Nie ma. Wszystkie weszły. Czyli na razie 74 na razie mamy 74 sztuki, możemy sobie na internecie zobaczyć. Gratulujemy wszystkim, którym te gołębie przyciąły, ale ciągle pamiętajmy, to jest niecałe 15% gołębi dopiero.